Mikołaj wstał z średnim humorem, ale jest coraz lepiej. Tato, tam pójdziesz. Ja zabieram się za lasagne. Muszę zrobić lasagne. Już mam dobry humor. Titik! Już mam lepszy humor. Przytul się do mamy. Krzyś robi szynkę, bo w ogóle mamy szynkowar. To jedziemy do mrówki, bo tam mają od cholery jakiś garnków. Potrzebuję taką blaszkę na lasagne, taką kwadratową bardziej. Mam nadzieję, że uda mi się kupić. No, ale wracając do szynki. Krzyś zaczął robić szynkę, bo ostatnio tak wpadliśmy, że nie ma dobrej szynki w ogóle. Mamy taką pastę, że jak kupujemy to samo dziadostwo, jeszcze taką aplikację ściągnęliśmy, która sprawdza, jakiej jakości jest jedzenie. Wiecie, zczytujecie kod kreskowy, dajcie znać, czy korzystacie w ogóle z takiej aplikacji. Zczytujecie kod kreskowy i w aplikacji z bazy ona wyczytuje ten produkt i mówi wam, jakie on jest jakości, no nie? Czy jest zły, kiepski, średni, czy na przykład super, no nie? I warto go zjeść. No i jak przeglądaliśmy wszystkie szynki, to katastrofa. Potem patrzyliśmy na parówki i tylko te parówki, które bierzemy Mikołajowi, takie wiecie, te piratki, chyba w Lidlu one są tylko, znaczy tylko w Lidlu je kupujemy, bo nigdzie więcej ich nie widziałam, to są dobrej jakości, cała reszta katastrofa. Przytulasz mamę? No, więc stwierdziliśmy, że robimy sami szynkę. Podzieliłem sobie mięso, bo kupiliśmy bardzo duży kawał mięsa, który miał 2 kilo. Do naszego szynkowaru, tak jak podlinkujemy wam film, tak jak Marta mówiła, mieści się kilogram szynki, więc podzieliłem to na dwie części. Podzieliłem mięso takiej bardzo dobrej jakości i wszystkie skórki osobno, no nie? I w tym momencie te skórki później będą zmielone i będą takim spoiwem tego wszystkiego, żeby to się ze sobą złączyło. Inaczej zupełnie robisz. Inaczej. Także będzie same takie dobre kawałki, a to będzie spoiwem sklejającym i będziemy to peklować peklosolą. Ja wiem, że peklosól niby nie jest zdrowa, jak to wszyscy mówią. Natomiast, znaczy wszyscy mówią, no nie wszyscy. Natomiast kwestia jest taka, że jeśli nie damy peklosoli, czyli nie damy temu jakby przegryźć się i zakonserwować temu mięsu, to bardzo możliwe jest, że jakieś bakterie się tutaj wdadzą i po załóżmy 2 dniach, jak będziecie ją jeść, to możecie nawet zachorować, jeśli nie dacie peklosoli. Tak. Więc warto mimo wszystko dawać, a nie ryzykować. Staronik! A tylko spróbuj. Jak ci nie zasmakuje, to mam się nie będzie dawać. Chciałam obrazy zamówić. To napij się wody. Ale Mikuniu. Mamusia się wtedy, mamusi jest przykro, jak ty rzucasz jedzeniem. Smutno mi jest wtedy. Spaghetti złe, ale z tatą serek. Do drugiej rączki? To ta. Nie mam drugiej rączki. Zrobisz am. Nie chcesz? Ale trzymam i jestem szczęśliwszy. Jakie to spaghetti, Mikołaj? Bo to spaghetti jest naprawdę dobre. Tata, chodź tutaj. Gdzie mi idziesz, jak ty zająłeś mi syna? Człowieku, chodź tu, wracaj. Mama je Mikołaj też Mikołaj karmi mamę, a mama Mikołaja? Dziękuję. Mam tyle smaku. Dziękuję. Pyszne. Chyba ugryzłam paluszek. Chyba ugryzłam paluszek. O ja. I co wtedy będzie, jak mama ugryzie paluszek? A napijesz się wody? Dziękuję.
Mikołaj, gdzie się podziały wszystkie pokrywki? O, jaki słodki Miki, tak ładnie tuje. Taki słodki Miki, tak ładnie tuje. Tak, skarbie? I super pijesz. Miki dzisiaj ogarnął, dosłownie w przeciągu jednego dnia ogarnął sprawę butli, znaczy rureczki. Mój mąż zaczyna robić chyba wino. Czemu wino? Rureczki. A bo tutaj wszystko jest? Mhm. Czekaj, coś tu, browin. Aktywnie suszone drożdże winiarskie. No bo z browina mamy ten. Właśnie szynkowar. Aha. Sekret dziadka Feliksa do peklowania. Robimy. Patrz. Dziadek Felix. Sekret odkryty mu dziadek Felix. Bierz, bo dziadek Felix powiedział. Znak to ktokolwiek, jakiegokolwiek Feliksa, nigdy nie znałam. Ale przy do peklowania. I tu już jest z peklosą? No chyba tak. Mieszanka ziół i przypraw. Tu jest następna. Babci Leokadii. Babcia Leokadia też recepturę da. Bierz od babci. Brzeg jest. Zakwas chlebowy, że Jezus Maria, ale to jest rzeczy, które ja bym mogła kupić. Ja nie wiem, ja się chyba starzeję już po prostu, bo mnie rajcują takie rzeczy. Po co jest esencja o smaku pigwówki? Do czego to jest? Nie wiem. Siatka. Tu jest, przecież tu są same siatki. A to co to jest? A do nastrzyki, do szprycowania. No dzisiaj nie będzie niestety lasagni tak hucznie zapowiadanej. Wszyscy byli informowani o tym, że to dzisiaj będzie, ale niestety... Obejdzie się chłopaki smakiem, taką macie matkę. Taką macie tutaj bizneswoman. Zebraliśmy z Mikołajem malinki. Takie malinki mamy, piękne. Zobaczcie. Ekstra czad. Jak w lasagni będziesz miał coś chrupkiego, to wyjdzie. Dajesz marchewkę do lasagni? Tak. Po co? Tam jest mięso, ser i makaron. Kochanie, tak ty to czujesz po prostu. Tak spłycasz ten smak. Ja się zabieram za kurs, który aktualnie robię. Mam nadzieję, że zadziała na komórce, bo nie chcę mi się iść na górę na komputer. Chcę Marcy dotrzymać towarzystwa. Jednocześnie pogłębiając swą wiedzę na tematy mało ważne. No jak mało ważne? Wszystko jest ważne, każda wiedza jest ważna. Czy Mikołaj chce malinkę? Spróbuj. Nie lubisz malinki. Dziadek ci dawał malinki. Jak malina? Dobra? Będziesz chciał jeszcze jedną? Nie mam to na razie w ręku, ale mogę cię przynieść, jeśli chcesz. Nie? A może tak? Tak, chcesz to przyjdź po malinkę, dobra? Ale słodkie. No, pyszne są. Czemu jest ich tylko tyle? I tam jest jeszcze trochę. A, takie brytwanki kupiliśmy w końcu ostatecznie, no. Bo nie pokazaliśmy. Taką. Żaroodporną. A tu mamy drugą. Na lasagne. Jest ambiszona, jest spoko. Mamy od nich dużo produktów i mają spoko produkty. Kupiłam talerze dzisiaj właśnie. Zobaczymy, jak będzie smakować z niej lasagna, bo jest fajna i Marta bardzo chciała, żeby była kwadratowa. I biała. Żeby dało się jej łatwiej wyciągać z zakamarków. Chciałam, żeby tak ładnie wyglądała. Zawsze mi się podobały te białe brutwanki, takie ceramiczne, nie żaroodporne, bo żaroodporne mam, ale okrągłe. W ogóle nie wiem, nie kupujcie okrągłych, kupujcie sobie od razu kwadratowe, jak macie zamiar kupić żaroodporne. Bo kwadratowe o wiele więcej mają ten, nie możliwość, wiem, po co okrągłe. Nawet możecie, nie wiem, ciasto zrobić w takiej brutwance, w żaroodpornej, też będzie spoko. Tiramisu i tak dalej, a tak z taką okrągłą to nie wiem, bo ciężko jest, bo my na przykład nie mamy do czego jej wykorzystać. Tam to będzie w kostkę, a to będzie po tarce na tarce. Posrało mi się. We'll be right back.
No, my jedź. I ta muzyka w tle. Nie może być muzyki. Pojadę milcząc. Mów tak głośno, jak idzie migacz na tym poziomie głosu. Znudzi przecież. Nie, mówisz głośniej. Jedziemy do... Przestań! Tłamsisz mnie. No i popatrz na młodego. Obudziłaś go. No ja go obudziłam, to ty go obudziłeś tym swoim cicho bądź. Jak mówi się normalnie, to on śpi. Śpi. On po prostu... On nie obudził się od dźwięku odpalanej kamery. No, on po prostu podświadomie wie, że ja odpalam kamerę i wtedy to będzie po spaniu. Tak, że on musi już być pełen. Tak, tak. właśnie. Jaki temat dziś? Jaki temat? Ja już porozmawiam, już wam wszystko opowiem. Co mam powiedzieć? Już wpierdłem. Zamknąłem wszystko porówka. No, jedziemy do Halinki. Będziemy robić też. U Krzysia też będziemy robić pewne rzeczy. Także tak, fajnie. Jesteśmy spóźnieni, będzie spóźnienie jakieś 15 minut, to i tak nie jest źle, bo wyjechaliśmy za późno trochę w odniesieniu do korków, które były. Były takie korki, jakich ja jeszcze dawno nie widziałam normalnie, no ale się udało. A tak Krzyś mówił o borówkach i tak chwilę temu rozmawiał ze swoją mamą i ostatnio mieliśmy taką sytuację, to wam opowiemy, bo stoimy w korku znowu dla odmiany, że mieliśmy krzaki borówek, ale to były zasadzone przez poprzednią właścicielkę naszego domu. I jeden krzak wyglądał jak borówki, był nieco inny, ale praktycznie identyczny i z niego borówki były takie niedobre, no takie nie? Kwaśne, cierpkie, trudno tak stwierdzić. Dokładnie. No i tak przeleżały, dawaliśmy im czas, żeby zaczęły być dobrymi borówkami przez jakieś 3 lata, no nie? Po czym w tym roku Krzyś wyrwał te borówki, bo powiedzieliśmy, że szkoda po prostu miejsca, czasu i nerwów. Wyrwał je, a na spodzie tych borówek w korzeniach, wiecie, jak są sadzonki, to są te karteczki, widniała karteczka Aronia. Takie z nas ogrodniki. Żeśmy borówki, byliśmy wściekli na borówki, które po prostu były złymi borówkami. Które nigdy borówką nie były. Ale nie były smacznymi borówkami. Wściekliśmy się na Aronię, która była złą borówką. No, jednym słowem. Także mama Krzysia bardzo się z tego śmiała. Także wy po drugiej stronie ekranu też bardzo proszę się śmiać, bo wiemy, że to jest zabawne. Nie? No. No, a teraz jedziemy. Słuchajcie, jedziemy jeszcze potem do sklepu, bo muszę oddać rzeczy do H&M-u. Musimy jechać z dynią. No, bo mojemu mężowi się nie podoba i stwierdziłam, że a dobra, kupię coś innego, no nie? I taka patrzę na nią, niby ładna, trochę za bardzo rozlazła i jednak jedziemy oddać tą dynię, którą ostatnio tak dumnie dzierżyłam w wózku i ledwo z nią dojechałam do samochodu, także dzisiaj ledwo z nią dojdę pewnie do sklepu i ją oddamy. Także... Dlaczego ci się tak aż nie podobała ta dynia? To smutne. No mówiłeś mi to kiedyś, co jest obrzydliwe. Właśnie ta dynia stamtąd jest. Jezus Maria, Boże święty. No dobrze, opowiem dalej. Botoks będę robił. Chyba dzisiaj zrobię też botoks na mózg, skoro jak usłyszałam to, co mój mąż mówi. A mój mąż będzie miał robiony podbródek. Tak, bo już robiliśmy go zrobię raz. Sobie Georgia Clooney'a. Georgia Clooney'a. Najpierw to trzeba Halka rozpuścić, a potem ty George'a... Mendo, ty! A potem George'a ty Mendo, ty! Ty! Jak... No! Jak żona, która powinna być miła dla swego męża, oparciem być, ostoją... Oparcie to daje ci fotel, nie? A żona jest po prostu partnerką. Jak mogłaś? Halk... Ale wolę Halka niż tego. Jak on się nazywa, ten zielony taki? No, Hulk. No właśnie, nie Hulk. Zielony jest Hulk. Ale ten z tymi takimi różdżkami? Czułkami? No. Zielony, z czułkami. Anton?
Ty nie Ant-Man. Nie wyglądasz. Ani nie chcę się nic mówić, ale nie wyglądasz jak Ant-Man. O, Shrek. Nie, ja bym cię w życiu do Shreka nie porównała. Hulk miał mięśnie, a Shrek był po prostu gruby. No właśnie. Dlatego jestem Hulkiem. No, widzisz, nie ma za co. Trochę dojebała, trochę miła była. No, już prawie jesteśmy, także widzimy się już u Halinki.